A teraz rzeczywistość i rzeczywistość TVP. Ta za nasze pieniądze, finansowana z naszych podatków. Polacy, którzy zjednoczyli się w obronie demokracji, usłyszeli w TVP, że zjednoczyli się w obronie Rosji. I to tylko część opowieści o marszu. Jakub Sobieniowski. Kilkaset tysięcy ludzi na marszu w stolicy Polski to coś, co trzeba relacjonować, szczególnie jeśli się działa za pieniądze z podatków wszystkich Polaków. Można pokazać własne zdjęcia, własne relacje reporterów i własne komentarze, ale można było pokazać także zdjęcia organizatora. To wiele źródeł składających się na rzeczywistość w każdym momencie marszu. To kilka takich momentów. Ta sama godzina, ta sama minuta rzeczywistości i rzeczywistości według TVP. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli, jak jesteśmy silni. Tu moje pytanie, czy to głos Pekinu, taki rzeczowy, rzeczywiście, szczery, czy to głos niegotowej do obrony Moskwy? Zwyciężymy, bo nie chcemy ludzi skłócać. Zbudujemy bezpieczny dom. Jak ktoś ma rozum, to wie, co robili i co znowu by zrobili, gdyby przejęli władzę. Czyja ma być Polska? Wciąż aktualne pytanie. Bardzo aktualne. Nie chcemy ministra homofoba i mizogina. Nie chcemy ministra, który mówi kobietom, kiedy mają rodzić dzieci. Chcemy szkoły, w której żadna uczennica i żaden uczeń nie będzie dyskryminowany. Uzależniając naszą politykę, uzależniając także naszą gospodarkę właśnie od formacji rosyjskiej, właśnie od formacji niemieckiej. W związku z tym dążą do obalenia rządu niepodległościowego. Widzimy przede wszystkim was, zwykłych ludzi, którzy chcieliście tu przyjechać. Mam zaszczyt odczytać list skierowany do państwa przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Kochacie wolność? Kochacie wolność? Nie słyszę! Kochacie wolność? Przywożę wam z Gdańska nadzieję. Na tę jakże wyjątkową okoliczność, jaką stanowi pierwsza parada kół gospodyń wiejskich. A pan dlaczego zdecydował się wziąć udział w marszu? Bo w 89 roku latałem od jednej szkoły do drugiej jako delegat w komitetów obywatelskich. Czyli drugi raz to robię. Historia zatoczyła koło? Tak. Znów trzeba manifestować o wolność? Wyjście. Przecież to jest taka sama komuna jak tamta. To są ci, którzy potracili emerytury esbeckie. To są dziesiątki tysięcy ludzi. Oni przyjdą na każdy marsz antyrządowy. Jeśli zestawimy to z tym, no chyba można mówić już o tłumie. Jeśli zestawimy to z tym tłumem, który dzisiaj na gdańskiej plaży, no to układa nam się z tego bardzo dobra prognoza na zbliżające się wakacje. Ci nadzwyczajnie dzielni ludzie, często mówię sprawniejsi od nas, mimo że z tyloma niepełnosprawnościami, oni pokazują troskę i nadzieję, że Polskę można zmienić. Nie zostawmy ich samych z tą troską i nadzieją. Na co obliczona jest ta wielka fala agresji? Dlaczego Donald Tusk, strojący się w piórka takiej osoby pogodnej, tolerancyjnej, wesołej, uśmiechniętej, tak naprawdę na spotkaniach wyborczych, czy nawet w zaproszeniach na ten marsz nawołuje do agresji? Za to, by TVP działała w taki sposób, zapłacili, płacą i jeszcze zapłacą wszyscy Polacy, ci maszerujący też, prawie 3 miliardy złotych rocznie. Czy tego chcą, czy nie? Czy oglądają, czy nie?